ktoś modlił się do Boga o ciebie. Może, gdy szedłeś swoją drogą bez większych oczekiwań, istniała cicha, ale intensywna modlitwa w sercu kogoś, kto za tobą tęskni. Ta osoba, kimkolwiek jest, błagała boską moc, abyś wrócił, abyście znów skrzyżowali swoje drogi i by tym razem wszystko było inaczej. Może już odczułeś lekką presję w piersi, niewytłumaczalny dyskomfort, głębszy oddech niż zwykle. To wszechświat spiskuje, aby to ponowne połączenie nastąpiło. I to jest moment, abyś pozwolił mu do ciebie dotrzeć, z otwartym sercem, bez zastrzeżeń, bez lęków, które cię więżą. W powietrzu unosi się inna energia, wibracja, która szepcze, że to jest wyjątkowa szansa. Przeszłość mogła być pełna rozminień, niewypowiedzianych słów lub nawet uraz, które wciąż odbijają się echem w pamięci. Ale to, co nadchodzi, niesie ze sobą obietnicę odnowy. Teraz jest czas, aby pozwolić sobie wierzyć, że tak, rzeczy mogą być inne. I nie chodzi tylko o tę drugą osobę, chodzi również o ciebie, o twój rozwój, o części ciebie, które musiałeś zebrać po drodze, aby móc być jeszcze silniejszym i bardziej świadomym. Osoba, która modliła się, jak prosiła Boga o ponowne spotkanie z tobą, nie szuka tylko fizycznego połączenia, ale więzi dusz głębokiego zrozumienia. Ta modlitwa nie była złożona w sposób przypadkowy czy banalny. To była szczera prośba, płynąca z głębi kogoś, kto widzi w tobie coś niezastąpionego. Ta osoba rozumie twoje blizny, twoje najskrytsze bóle, twoje ciche zwycięstwa i pragnie być przy tobie nie po to, by powtarzać to, co minęło, ale by budować coś nowego, coś, za co oboje mogą uznać, że warto walczyć. Czy jesteś gotów pozwolić na tę ponowną więź? Czy jesteś otwarty na przyjęcie tej drugiej szansy z odnowionym sercem, bez ciężarów z przeszłości? Ponieważ, aby to naprawdę zadziałało, musisz się szczerze zaangażować, bez barier, które tak bardzo cię chroniły, ale także cię izolowały. Druga osoba, ta, która modliła się do Boga o twój powrót, pragnie zobaczyć twoją esencję, tę część ciebie, która ujawnia się tylko wtedy, gdy czujesz się wystarczająco bezpiecznie, aby być sobą. Pamiętaj, nie chodzi o rozpoczęcie od miejsca, którym się zatrzymaliście, ale o rozpoczęcie nowej opowieści, wolnej od oczekiwań względem tego, co miało być. Tym razem spotkanie nie będzie tylko pewnym spotkaniem ciał, ale zjednoczeniem dusz, które rozpoznawie ten sam pragnienie wzrostu i zrozumienia. I to wymaga odwagi, ponieważ kochać ponownie, ufać ponownie, to jedne z najodważniejszych kroków, jakie ktoś może podjąć. Okoliczności, które was oddaliły, mogą już nie być takie same. Może czas nauczył cenne lekcje, może rany się zagoiły i oboje jesteście bardziej przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami, które wcześniej wydawały się nieprzekraczalne. Teraz nie chodzi tylko o bycie razem, ale o naprawdę wybieranie siebie nawzajem pośród tylu innych możliwości i dróg. Jednakże ważne jest również, aby rozważyć, że ten powrót nie będzie jak bajka. Będą wyzwania, będą chwile zwątpienia, a nawet cienie przeszłości próbujące powrócić. Ale różnicą tym razem jest siła pragnienia, aby to się udało. Osoba, która modliła się za ciebie, jest gotowa stawić czoła wszystkim tym trudnościom u twego boku, ale musisz zobowiązać się do zrobienia tego samego. Ludzie mają zwyczaj prosić Boga o różne rzeczy. Proszą o szczęście, o sukces, o zdrowie, ale kiedy ktoś prosi konkretnie za inną osobę, jest to inny rodzaj prośby. Jest to prośba naładowana czystą intencją, szczerym pragnieniem dzielenia się życiem z kimś. Jeśli jesteś powodem takiej modlitwy, wiedz, że za tym spotkaniem kryje się większy cel. A ten cel nie dotyczy tylko miłości romantycznej. Chodzi o uzdrowienie, zrozumienie i możliwość stworzenia lepszej przyszłości niż ta, którą zostawiliście za sobą. Teraz wybór stoi przed tobą. Ta osoba wierzy, że tym razem może być inaczej. A ty potrafisz również uwierzyć? Potrafisz otworzyć swoje serce na nowo, nawet jeśli to będzie z tą samą osobą? Może być trudno, może wydawać się ryzykownie, ale to właśnie w ryzyku kryją się największe nagrody. I jeśli czujesz w głębi, że warto spróbować jeszcze raz, nie wahaj się. Zrób krok do przodu i pozwól tej historii zacząć od nowa. Ta osoba, która modliła się do Boga, żeby cię znowu znaleźć, nie jest już tą samą osobą, którą poznałeś wcześniej, ale jest bardziej świadoma niż kiedykolwiek, czego naprawdę chce. Nie ma już miejsca na wątpliwości czy niepewności,
ani na te subtelne gry, które zwykle przeszkadzały w waszym zrozumieniu. Tym razem intencja jest jasna. Budować coś prawdziwego, wolnego od cieni przeszłości, ale z poszanowaniem tego, co już przeżyliście razem, choćby było to bolesne. Musisz zrozumieć, że gdy ktoś modli się za inną osobę w ten sposób, nie jest to tylko przelotne pragnienie, ale wewnętrzne wezwanie, intymna prośba o to, aby los dał drugą szansę. I ta okazja teraz jest przed tobą. Tak, może być przerażająco i tak, może wydawać się ryzykownie, ale to właśnie w tym ryzyku tkwi piękno prawdziwej miłości. A ty, czy jesteś gotowy na ten krok? Czy jesteś otwarty, aby naprawdę przyjąć tę nową szansę z otwartym sercem? W głębi duszy wiesz już, że to połączenie jest inne. Od samego początku było coś, co wykraczało poza słowa, coś, co było ponad wygląd. Może to był sposób, w jaki oczy tej osoby błyszczały, kiedy mówiła o czymś dla niej ważnym, albo sposób, w jaki potrafiła słuchać cię bez osądzania. Ale teraz ważne jest to, że ten blask nadal tam jest. Wciąż jest ta zdolność dostrzegania prawdy w sobie nawzajem, bez potrzeby noszenia masek. Tak, były rany. I może wciąż istnieją ślady, które wahasz się pokazać, blizny, które wydają się trudne do zapomnienia. Ale tym razem chodzi o uzdrowienie tych ran, nie o ich ukrywanie lub ignorowanie. Ta osoba, która modliła się do Boga o ciebie, jest gotowa zobaczyć i zaakceptować każdą część ciebie bez nierealnych oczekiwań czy złudzeń. To akceptacja wykraczająca poza słowa, ciche uznanie, że oboje mają wady, ale również potencjał, aby razem stworzyć coś pięknego. Musisz pamiętać, że to ponowne spotkanie nie będzie drogą bez przeszkód. Będą chwile zwątpienia, dyskomfortu, a nawet strachu. Różnica teraz polega na tym, że istnieje szczera chęć przezwyciężenia tych wyzwań, stawienia czoła trudnościom, nie uciekając ani się nie chowając. Nie chodzi już o unikanie tego, co trudne, ale o wspólne stawienie czoła temu, co trzeba przekształcić. I ta przemiana nie dotyczy tylko samego związku, ale także ciebie jako jednostki. Będziesz musiał spojrzeć w siebie, na swoje własne niepewności, na stare wzorce, które może wciąż próbują się powtarzać. Ale właśnie w tym tkwi piękno tego nowego początku. Możliwość wzrostu, bycia bardziej autentycznym, bardziej świadomym i bardziej kompletnym. A ta osoba jest gotowa zrobić to samo. Czy kiedykolwiek przemyślałeś, że odpowiadając na to wezwanie, nie odpowiadasz tylko na modlitwę kogoś innego, ale także na wewnętrzną potrzebę ponownego połączenia się z częścią siebie, która może została zagubiona po drodze? Czasami oddalamy się nie tylko od ludzi, ale również od części naszej własnej istoty. To ponowne połączenie jest szansą na odnalezienie nie tylko kogoś innego, ale również samego siebie. Oczywiście ta nowa faza wymaga dojrzałości. Nie chodzi o odżywanie tego, co było, ale o stworzenie czegoś nowego, opartego na prawdzie, uczciwości i gotowości, by to się udało. Nie jesteście już tymi samymi ludźmi i to właśnie sprawia, że ta okazja jest tak wyjątkowa. Teraz możecie wybrać siebie nawzajem w sposób świadomy, wiedząc, że już doświadczyliście najgorszego i że mimo wszystko jest coś, co was przyciąga z powrotem. Wyobraź sobie na chwilę, co może przynieść to ponowne połączenie. Pomyśl o głębszych dialogach, o zrozumieniu, które pojawia się z czasem, oraz o poczuciu spokoju, wiedząc, że wreszcie jesteś tam, gdzie zawsze powinieneś być. Może to być spokojny spacer po parku, gdzie słowa płyną bez pośpiechu, albo cichy uścisk, kiedy czujesz, że nie musisz nic mówić, bo wszystko już zostało powiedziane w milczeniu. Ale ważne jest, aby pamiętać, nie chodzi o perfekcję. Będą chwile niedoskonałości, błędów, rozbieżności. Różnica teraz polega na obecności intencji. Intencji kochania w sposób świadomy, wyboru dialogu zamiast ciszy, zrozumienia zamiast osądu. Ta osoba, która prosiła o twój powrót, to rozumie. Ona wie, że prawdziwa miłość nie jest bajką, ale podróżą dwóch istot, które wybierają wspieranie się, wspólny rozwój i przede wszystkim akceptację takimi, jakimi są. Czy czujesz, że jesteś gotów na tę podróż? Czy czujesz, że warto podjąć ryzyko jeszcze raz? Jeśli tak, to nadszedł czas, aby się otworzyć. Nie ma sensu trzymać rezerw, powstrzymywać słów lub ukrywać uczucia. Aby to ponowne spotkanie było naprawdę inne, musisz być gotowy na emocjonalne obnażenie, na bycie wrażliwym, na pokazanie części siebie, które wcześniej bałeś się ujawnić.
osoba, która modliła się za ciebie, jest gotowa zrobić to samo. Nie chce już powierzchowności ani letnich relacji. To, czego pragnie, o co prosiła Boga, to prawdziwa miłość. Miłość, która opiera się upływowi czasu i trudnościom. Miłość, która pomimo wszelkich wyzwań pozostaje trwała i z biegiem czasu potrafi rosnąć jeszcze silniejsza. To jest moment decyzji. Wszechświat przyniósł ci tę szansę. Osoba, która prosiła o twój powrót, jest gotowa zrobić wszystko, co konieczne, aby tym razem sprawy wyglądały inaczej. Jest gotowa uczyć się, rozwijać, dostosowywać, kochać bardziej świadomie i prawdziwie. Ale wszystko to będzie możliwe tylko wtedy, gdy i ty będziesz gotów zrobić ten krok, odpowiedzieć na to wezwanie z otwartym sercem, bez obaw, które cię paraliżują i bez wspomnień, które trzymają cię przy tym, co już minęło. Teraz decyzja należy do ciebie i niesie ze sobą ciężar przemiany. Nie chodzi tylko o rozpoczęcie od nowa z tą osobą, ale o danie sobie nowej szansy, szansy na kochanie z większą dojrzałością i szczerością. Tak, miłość zawsze wiąże się z ryzykiem, ale ryzyka, przed którymi stoisz teraz, są inne. Towarzyszy im obietnica, że tym razem sprawy będą traktowane z większą prawdą i szacunkiem. Ta osoba, która modliła się za ciebie, jest świadoma trudności, które już napotkaliście. Wie, że to nie będzie całkiem gładka droga i nie chce udawać, że wszystko będzie idealne. Ale to, co sprawia, że to ponowne połączenie jest wyjątkowe, to zrozumienie, że oboje jesteście gotowi być lepsi, nie po to, aby zadowolić siebie nawzajem, ale aby być bardziej autentycznymi wobec siebie samych. I to właśnie musisz zrozumieć. Ta druga szansa nie jest okazją do zmiany drugiej osoby, ale do pozwolenia sobie na życie miłością bardziej świadomą i obecną. Nie chodzi o wymazanie przeszłości, ale o wykorzystanie jej jako nauki, jako podstawy do nowego początku. Chodzi o bycie szczerym w kwestii swoich intencji, swoich lęków i swoich nadziei. Więc jeśli zdecydujesz się na przyjęcie tego ponownego spotkania, idź bez zastrzeżeń. Daj sobie szansę ponownie zaufać, otworzyć drzwi swojego serca na to, co ma nadejść. Pozwól sobie być doświadczonym przez tę energię odnowienia, przez tę miłość, która mimo tylu wyzwań nadal chce cię znaleźć. Osoba, która prosiła za ciebie, zrobiła pierwszy krok, powierzając tę modlitwę boskości. A teraz to ty musisz zdecydować, czy jesteś gotowy na spotkanie z tą miłością, która na ciebie czeka? Czy jesteś gotów otworzyć swoje serce i zobaczyć, co może przynieść ta nowa podróż? Jeśli czujesz głęboko w sobie, że warto, to nie wahaj się. Powiedz tak życiu, miłości, temu ponownemu spotkaniu, które niesie obietnicę, że tym razem będzie naprawdę różne. W tej chwili wybór jest przed tobą jasno i intensywnie. Prawdziwa, głęboka i świadoma miłość jest gotowa cię przyjąć. Możesz to poczuć głęboko w swojej duszy. To uczucie, że coś ma się odrodzić, że cykl się zamyka, aby inny mógł rozpocząć się w dużo bardziej autentyczny i prawdziwy sposób. A ten nowy cykl nie zależy tylko od woli kogoś, kto modlił się za ciebie, ale także od twojego pragnienia przyjęcia tej szansy. Zrozumienie, że ktoś modlił się za ciebie do Boga, jest jak poczucie wezwania do życia miłością z celem. Ta osoba jest gotowa dostrzegać nie tylko twoje zalety, ale również te niedoskonałości, które czynią cię wyjątkowym. Nie chce cię naprawiać ani kształtować, lecz iść obok ciebie, rozumiejąc twoje bóle i celebrując twoje zwycięstwa. Jeśli jest coś, czego nauczyła przeszłość, to jest to, że prawdziwa miłość nie wymaga doskonałości, ale szczerości, obecności i stałego pragnienia bycia lepszym, nie tylko dla drugiej osoby, ale również dla siebie. Takie ponowne spotkania nie zdarzają się przypadkowo. Modlitwa kogoś o twoje powroty nie jest zwykłym przypadkiem. Jest znakiem, że między wami jest coś jeszcze do odkrycia. Coś, co wykracza poza to, co było wcześniej. Jest to zaproszenie od Wszechświata do wierzenia w siłę drugiej szansy. Nie jako cofnięcie się, ale jako mądrzejszy, bardziej świadomy i głębszy nowy początek. A to oznacza zmierzenie się z pozostałymi lękami, przebaczenie tego, co było konieczne i przede wszystkim otwarcie się na miłość w jej najprawdziwszej formie. Ale trzeba być uczciwym wobec siebie samego. Trzeba ocenić, czego naprawdę pragnie twoje serce. Jeśli istnieje część ciebie, która nadal nosi nadzieję, która nadal wierzy w potencjał tej relacji, to może nadszedł czas, aby odłożyć obawy na bok
i pozwolić, by ten nowy etap się wydarzył. Pozwól sobie poczuć moc modlitwy kogoś, kto pragnie nie tylko Twojej obecności, ale również Twojej prawdziwej esencji. Pozwól sobie być kochanym za to, kim jesteś, bez zastrzeżeń, bez masek. To, co nadchodzi, może być wyzwaniem. Będziecie musieli stawić czoła cieniom, które wciąż pozostają, zmierzyć się z lękami, które nawiedzały przeszłość i odbudować zaufanie, które być może zostało w pewnym momencie złamane. Jednak ta podróż może być również niezwykle satysfakcjonująca, pełna chwil prawdziwego połączenia, szczerych dialogów i głębokiej miłości. A ta miłość tym razem może być przeżywana w sposób bardziej wolny i dojrzały, z nowym zrozumieniem, że aby się udało, potrzeba zaangażowania, szacunku i odrobiny poświęcenia. Osoba, która modliła się do Boga o ciebie, jest gotowa na nowy początek, ale wie, że sukces tego ponownego spotkania zależy od zaangażowania obu stron. Nie chodzi o obiecywanie, że wszystko będzie perfekcyjne, ale o zapewnienie, że obie strony będą gotowe zrobić to, co konieczne, aby miłość zakwitła. A ta chęć musi pochodzić z wnętrza, z twojego serca, które nawet jeśli zranione, nadal jest w stanie uwierzyć, że szczęście jest możliwe. Jeśli doszedłeś aż tutaj, to znaczy, że ta wiadomość znalazła już jakiś oddźwięk w tobie. Może jest w tobie część, która nadal wierzy w moc miłości, w możliwość nowego początku, w siłę drugiej szansy. Jeśli tak jest, zapraszam cię do głębokiej refleksji nad tym, czego naprawdę pragniesz. Miłość, gdy jest prawdziwa, nie jest gwarancją braku bólu, ale miejscem, gdzie ból można dzielić, rozumieć i ostatecznie leczyć. Teraz chcę wiedzieć od ciebie, co myślisz o tego typu ponownym spotkaniu. Czy przeżyłeś coś podobnego? Wierzysz w siłę miłości, która opiera się czasowi i przeciwnościom? Podziel się swoją opinią w komentarzach i opowiedz o swoich doświadczeniach. Uwielbiam czytać wasze historie i zrozumieć, jak te tematy poruszają wasze serca. Nie zapomnij zapisać się na kanał, aby nadal otrzymywać więcej wiadomości takich jak ta. Twoja subskrypcja jest sposobem na utrzymanie tej więzi przy życiu i zachęca mnie do dostarczania więcej treści na temat miłości, duchowości i prawdziwych połączeń. I oczywiście, jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens i obudziła coś w twoim sercu, zostaw swojego lajka. To jest sposób na wspieranie kanału w dotarciu do większej liczby osób, które mogą również poszukiwać nowego początku albo oczekują na drugą szansę. Twoja interakcja jest kluczowa dla wzmocnienia tej społeczności miłości i transformacji. Dziękuję, że tu jesteś. Jesteś ważną częścią tej podróży i czekam na ciebie w następnym filmie.